własnym jakimś przekonaniem i myślę, że to jest istotne akurat w tego typu konsultacjach, które rzeczywiście są trudne, bo ja się przyznaję szczerze, że ja nie znam się na tym, jakie będą straty dla pracodawcy czy dla handlowców, jeśli rzeczywiście te sklepy dla Krakowa, jeśli się to tam te sklepy zamknie czy nie. Ja mogę popatrzeć tylko z perspektywy osoby, która jakby jest z boku, widzi te osoby, które rzeczywiście te niedziele mają zapełnione, które no, pracują od rana do wieczora, gdzie rodzice znaczy często zostawiają dzieci i one sobie tam same próbują ten czas zorganizować. I mogę tylko w ten sposób się wypowiedzieć na ten temat, jeśli już, a nie jako fachowiec, który zna temat handlu czy jakiekolwiek tego typu rzeczy. A jeszcze na przykład, no właśnie, no być może też, no właśnie, ponieważ dużo na ten temat się mówi w Kronice i właśnie w telewizji Kraków i są w prasie i tak jak przynajmniej słychać to w telewizji, jednoznacznie panie, związki zawodowe, na przykład Tesco, wypowiadają się głośno, że jednak nie chcieliby pracować w niedzielę, że chcieliby ograniczyć ten czas, żeby jednak mieć czas dla rodziny. No więc dla mnie ten głos jest w jakiś sposób przekonujący, że czemu nie spróbować? Czemu nie spróbować? Dlaczego nagle ma zdecydować jakiś no mega duży, takie lobbystyczne coś, twór, który no będzie się bronił rękami i nogami, no bo wiadomo, że pieniądz jest czymś, co napędza wszystko, no i obawiają się, że stracą, ale rzeczywiście śmiem się sądzić, że wcale nic nie stracą, bo ludzie tak kupią, a teraz ludzie robią bardzo duże zakupy, przynajmniej tak jak ja widzę w sklepie, to tak, to kupują po prostu mega dużo, więc myślę, że sobie zakupią towaru mnóstwo i nikt na tym nie straci i ci pracodawcy również będą zacierać ręce i liczyć tutki, że im tam wpadnie kasa. No, ale myślę, cały czas jednak podtrzymuję to, że żeby jednak no, według własnego, jak jest, mieć swoje zdanie na ten temat, spróbować jakąś stworzyć taką wspólną, jakby rozsądną, tak? A co jeszcze z tego wyniknie, no będziemy, świat będziemy obserwować, będziemy, my dopiero raczkujemy w Krakowie tutaj właściwie tak naprawdę, to jesteśmy pierwszym miastem, które podjęło tą kwestię pod względem takim, żeby to uregulować jakoś uchwałą, nie? Bo to o tym się już mówi nie od dziś, żeby jednak tego czasu troszeczkę było, ograniczyć ten czas handlu w święta i w niedzielę. Dziękuję bardzo. Kolega Kana, bardzo proszę. Kolego Zaleński, ja byłem jednym z tych ludzi, który pracował świątek, piątek, niedzielę. 28 lat przepracowałem. Ja 14. Ale poczekaj, daj mi skończyć. I ja się na to godziłem, że będę w sobotę, w niedzielę pracował. Tak samo ta osoba, która idzie do pracy w supermarkecie, godziła się na to, że będzie w sobotę i niedzielę pracować. To nie znaczy się, to lepsza jest jakakolwiek praca, niż nie ma pracy. Bo jak nie ma pracy, to nie ma utrzymania. I ci ludzie nie idą z dobrobytu, że tam idzie do pracy, bo nie ma żadnej pracy i ta praca akurat jest. I trzeba chronić miejsca pracy i dość tej demagogii katolickiej. Dziękuję. Bo też jestem katolikiem. Panie Jakub, siadaj pan, bo się ma drodze panu powiedzieć. Proszę państwa, proszę. Uciek, jeszcze ja prowadzę tą sesję. Dobrze, mogę? Proszę państwa, momencie. Wszystkim udzielę głos. Ze względu na sprawę dosyć nietypową jak na kompetencje Rady Dzielnicy. Ja dopuściłem do takiego, a nie innego sposobu procedowania. Dlatego też nie będę ograniczał do dwóch wystąpień. Każdy z państwa będzie się mógł wypowiedzieć, ile będzie chciał. I teraz w kolejności, po raz... Ale ja tylko odwrócę do pana Janka. Bardzo proszę. Krótko tylko. Proszę sobie przypomnieć panu Janku, ja pracowałem też 14 lat w utrzymaniu ruchu na zmiany. Wie pan, co mnie mobilizowało? To samo co pana. Pieniądze. Mi wtedy za święta, soboty, niedziele płacili nie to, płacili mi więcej, dlatego mnie to mobilizowało. Proszę kobiet zapytać teraz, czy im płacą za te soboty i niedziele. Takiego. Dziękuję. Kolega Ziemko. Mówimy o pracy i o pieniądze. Tak, ja również do tej kwestii chciałem się odnieść. To Jasiu Kaba mówił. Jasiu, no nie ma porównania obecna sytuacja z poprzednią. Dlaczego? No myśmy naprawdę wtedy mieli wybór i ty pracowałeś na zmiany, ja nie chciałem, nie pracowałem na te zmiany. Natomiast mieliśmy ten wybór. W tej chwili wybór jest taki, albo praca w niedzielę, albo żadna.
Czyli wyboru nie ma żadnego, bo sam zresztą w drugiej części twojego wystąpienia podkreślałeś to, że jest to koniecznością dla nich i tak dalej. Także tu nie ma tego, co było wcześniej za tej złej niby komuny. Zgadzam się, że się okazuje, że było o niebo lepiej niż teraz. No niestety, nie można porównywać tego. Powiedziałem, myśmy mieli wybór, ty miałeś wybór, ja miałem wybór. W tej chwili te kobiety nie mają wyboru. Dziękuję. Przepraszam. Chcę zabrać głos? Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Kolega Walczek, kolega Jaworski. Stasiu Walczek. Dwa zdania powiem dokładnie. Przerobiłem na zmiany prawie 40 lat. Tak pan powiedział, my zarabiali na sobotach i niedzielach. Na święto. Tak, popłacili 100%, albo 160 nocka była płaca. Tak, mogłem nie przychodzić, miałem wybór. Ale taką się podpisało, taką się wyjęło. Ale dzisiaj, kiedy sklepy są od rana czynne do 20 czy do 22, bo dawniej były na przykład na wsiak, były tak do 16 czy do której były pozamykane. Uważam, że nie koliduje to z pracą ci, co pracują nawet na zmiany, bo albo mogą rano iść, albo mogą po południu, bo sklepy są otwarte 12 godzin, można powiedzieć w dobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kolega Jaworski. Ja tak. Moim zdaniem projekt uchwały zarządu jest jak najbardziej przemyślany. Szanowni Państwo, dni szczególne, takie jakimi są Wigilia, Wielki Piątek, jak najbardziej powinniśmy ludziom umożliwić spędzenie świąt w gronie rodzinnym, wigilijną wieczerzę. Natomiast co do paragrafu drugiego, z tych rozmów, które teraz, którym się przysłuchiwałem, wnioskuję, że Państwo uważają ludzi pracujących w niedzielę za męczenników. To nie jest tak. To nie jest tak, że ludzie przychodzą na godzinę otwarcia sklepu i wszyscy wychodzą, jak sklep jest zamykany. To jest praca zmianowa moim zdaniem. Czyli w taką niedzielę, powiedzmy, część ludzi pracuje, część personelu, a część ma wolny. To nie jest tak, że wszyscy przychodzą 7 dni w tygodniu do pracy na pełen sam wymiar godziny otwarcia tego sklepu. Moim zdaniem ten projekt uchwały jest jak najbardziej przemyślany i ja jestem jak najbardziej za takim projektem uchwały, za przyjęciem tego. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze... Aha, Stasiu Stroński. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja zauważyłem, że dużo młodych ludzi, nie wiem czy zauważyliście, ale dużo młodych ludzi jest właśnie w sklepach. Ci, którzy pracują od rana do wieczora i jedynym dniem to mają właśnie sobota, niedziela, co mają wolne i mogą sobie skorzystać właśnie z tego właśnie sklepu. Typu Tesco czy tam Kerpu. Dziękuję bardzo. Koleżanka Matej, bardzo proszę. A propos tego, ja mam młodzież swoją, dzieci i oni są po prostu zmuszani do pracy w sobotę, w niedzielę też, bo nie mają wyboru w ciągu tygodnia, pracują seniorzy, prawda, jak w danej firmie. Natomiast tym gorzej dla naszego kraju, że ta młodzież już się uczy takich rzeczy i nie ma przykładu rodziny, nie ma przykładu żadnego w domu posiedzieć w niedzielę. Adwocem, później kolega. Ale byłaś pierwszą, która chciała, żeby zrobili tutaj światła. Żeby można było żeby bezpiecznie moi pacjenci się mogli poruszać, ponieważ chodzą jak błędne owce. Z kościoła do sklepu. Pacjenci. Chodzą jak błędne owce. Skończyłeś, Stasiu? Tak. Właśnie Andrzej, z kościoła. Znaczy, moi drodzy, gdyby nie pewne regulacje prawne, bylibyśmy wolną Amerykankę i prawdopodobnie by doszło do tego, że wielkie sieci handlowe, które de facto nie są w naszych rękach, chętnie by chciały mieć sklepy otwarte po 24 godziny, więc regulacje prawne muszą jakieś być, muszą być regulowania i mi się wydaje, że w tym wszystkim chodzi o to, żeby one były sensowne, żeby i zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mieli z tego, powiedzmy, płynące jakieś zyski. Co do pracowników, wydaje mi się, że faktycznie, tak jak mówimy, ograniczenie tego handlu nie spowoduje żadnej tragedii. Moi drodzy, ten bilans handlowy pozostanie taki, jaki był, bo tak jak nadmieniłem wcześniej, ta ilość towarów będzie sprzedana w sobotę czy w tygodniu. I też tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że de facto ludzie mogą te zakupy również zrobić w sobotę. Przecież cały dzień sobota jest, że tak powiem, też dostępna. Dlaczego mi się wydaje, że tutaj regulacje prawne muszą iść w tym kierunku,
i chyba mi się wydaje, ograniczenie powiedzmy tego czasu pracy nie jest jakimiś znowu takimi konsekwencjami płynącymi, że to będzie jakaś tragedia, ale sieci handlowe. Dziękuję. Wiem, że się zgłosił koleżanka Lucyna, kolega Leszek, ale teraz ja sobie udzielę głosu jako radnemu. Proszę Państwa, tak się złożyło, że ja byłem na sesji Rady Miasta, kiedy był procedowany w ogóle ten projekt tejże uchwały. Wiem, że pierwotnie wnioskodawca zgłosił tylko Wigilię i Wielki Piątek. Później w drodze poprawki przegłosowano jeszcze niewiele. Później z tego, o ile dobrze kojarzę, bo to już było jakiś czas temu, chciał wnioskodawca wycofać ten projekt, ale ze względu formalnie nie mógł tego zrobić. No i w efekcie tego mamy taką sytuację, jaka jest w chwili obecnej. W mojej ocenie, bez względu na intencje, które przemawiają przez Państwa w Waszych wystąpieniach, jak również bez względu na intencje wnioskodawców, bo one mogły być różne. Mnie się wydaje, że były stricte polityczne tam ludzie, ich czas pracy to był daleko w tle, ale może się mylę, nie wiem. To w związku z powyższym ja w ogóle nie będę brał udziału w głosowaniu na temat tejże uchwały. Teraz to ja tyle, koleżanka ma najbardziej. No ja jeszcze tak krótko, bo nie złączyłam wszystkiego w kubę. W każdym razie, no ja uważam, że nie powinniśmy spać i się nic nie odzywać, bo w końcu jakby się dało, to byśmy całą dobę musieli pracować i też by było. I to nie tylko chodzi o tą grupę ludzi, ale po prostu o tych, co wyzyskują i o tych, co są wyzyskiwani. I ja tu jestem stanowczo za osobami pracującymi właśnie w niedzielę, że niech mają wolne i ja bym była nawet za całą niedzielą. Ale nie będzie. Dziękuję, kolega Zamiński. Ja generalnie możemy już, tak mi się powoli zbliża się do jakiegoś finału tej dyskusji i ja uważam tak, jeżeli Rada Miasta Krakowa, bo to generalnie nasz głos to jest tylko głos, taka opinia, ale jeżeli Rada Miasta Krakowa przegłosuje w takim kształcie, jak tutaj jest w punkcie pierwszym i w punkcie drugim, w paragrafie pierwszym i w paragrafie drugim, to ja myślę, że w tym momencie pracownicy dostaną jakiś mocny oręż do ewentualnej dyskusji z pracodawcami na temat tych niedziel. Bo kwestia jest taka, tutaj uważam, że przy stole to powinni usiąść pracodawcy i pracownicy, czyli związki zawodowe pracujące w tych wielkich sieciach, w wielkopowierzchniowych sklepach, powinni po prostu siąść i porozmawiać na temat tych niedziel. Bo jeżeli, to jest to, co Panie Janku, myśmy mieli. Mieliśmy wolną wolę, jeżeli chodzi o te niedziele. Jeżeli mi zapłacili za to, przychodziłem na dyżur, to przychodziłem chęcią, bo wiedziałem, że zarobię. A jeżeli te kobiety są po prostu traktowane, jak są w tych sklepach wielkopowierzchniowych, to uważam, że jeżeli dostaną te związki zawodowe jakiś dodatkowy oręż do dyskusji z tymi pracodawcami na temat może innych form pracy w niedzielę, bo coś się zaczyna robić w tym na przykład w Krakowie, zaczynamy dyskutować na ten temat, czy ta praca ma wyglądać w niedzielę, jak ma wyglądać, czy ma być, czy nie ma być. Więc i za ile. I więc jest to naprawdę, uważam, dobry kierunek do tego, zaczęła się dyskusja w Krakowie na temat tego, czy ma być handel w niedzielę, czy nie. Dziękuję. Oczywiście, ale po kolei. Kolega Ździerny. Dziękuję. Więc mam takie sprawy. Odnośnie tych, że młodzież pracuje w tej chwili po 12 godzin na dobę, no i jest to prawda. Ale chciałem przypomnieć, że jest jedna taka sieć handlowa, która pracuje 24 godziny na dobę, ma otwarte sklepy. No nie będę wymieniał, żeby znowu nie było jakiejś reklamy, ale wszyscy dobrze wiemy, że tak jest. Jest następna sprawa. No ja nie umniejszałbym wagi naszej opinii, ponieważ no tak jak w dalszej części swojej wymowy tam kolega Leszek powiedział, no niestety nasza opinia może być ważąca i oczywiście będzie to bardzo dobrym orężem, gdyby się udało cokolwiek przeforsować w tym Krakowie, jakiekolwiek udogodnienie dla tych pracujących w niedzielę. Nawiasem mówiąc, to ja uważam, że ta dyskusja naprawdę jest rzeczowa i tu no niektórych troszkę tylko ponosi, no ale jest naprawdę dobra. Odnośnie tej politycznej sprawy, którą tu kolega przewodniczący powiedział,
to ja naprawdę nie wiem, kto był wnioskodawcą. No przyznaję się, wiem, że było to i tak dalej. Ja mógłbym wziąć i dowiedzieć się, jak było pisane. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kolega Kada, bardzo proszę. Wnioskodawcą tego kolego był były członek ZKN-u, który się nazywa z dzielnicy Tomasz Urydowicz i paru radnych. I to jest stricte polityczne, bo na i trzeba się podlizać i klerowi i wszystkim. I to jest stricte polityczne. Druga rzecz. Nie było konsultacji odnośnie spalania w wiece. I kiedyś mnie przeatakowali mieszkańcy, że jak to jest, że drzewem nawet nie wolno palić. Że kominkiem wolno, ale w piecu nie wolno drzewa palić. I ty się winny, bo za tym bierzesz pieniądze i tobie tego. I na mnie to spuścili, to od. I to nie jest tak, że nie można się wypowiadać, bo kilku przeciwko stołu złożyli 2000 kartek, co były w internecie i te 2000 kartek przeważyło to, że konsultacje społeczne się odbyły. No, a było, gotowiec był na tym, w internecie i puszczali, I 2500 osób wzięło udział. Tak, tak. Dziękuję. Kolega Zdziebko, bardzo proszę. No, dziękuję tu koledze Janowi. No, informujecie, że kolegę Urnowicza znam od lat. No ale z tego co wiem, oczywiście był w ZKN-ie, ale to chyba 10 lat temu, czyli tego co obecnie wiem, no to reprezentuje Platformę. Dziękuję, proszę Państwa, spokojnie każdemu udzielę głosu. To dlatego kolega. Ja mam tylko pytanie, kto wniósł poprawkę na temat niedzieli, bo na pewno nie było. Panie Janku, pan wie? Nie wiem. Ja wiem. Był Radny PiS-u wnieśli. To był wywiad, akurat szedłem do Rady Miasta i pan Urydowicz wywiad udzielał mi. Stanąłem i przysłuchałem się. Był jeden z Platformy przeciw, a drugi Urydowicz był za. No, jak u nas za. A Kośminek powiedział wprost, że to jest każdego wolna wola i dyscypliny partyjne na ten temat. Koleżanka Kolasa. Czy ja adwokatem do pana przewodniczącego Kamerzyny, czy możemy sobie darować personalne rozstrzyganie tej uchwały, a jedynie skoncentrować się na merytorycznej sprawie? Dlatego że nie zajmujemy sprawą otwarcia i zamknięcia sklepu, a nie pana Urnowicza, Wiśniewskiego, Kowalskiego. Dobrze, proszę Państwa, powiem tak. W Radzie Miasta mają ten luksus i przywilej, że mają mikrofon i wychodzą do mównicy i mówią do mikrofonu. U nas no niestety mamy warunki takie, jakie mamy i dlatego apeluję, żebyśmy nie wchodzili jeden drugiemu w słowo zdanie. Każdemu w tym temacie udzielę głos. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze w temacie tejże uchwały? Jeszcze głos dwóch panów, a i trzech, czterech. To znaczy, czy ktoś ma wniosek formalny? Ja mam. Tak jest. To udzielę głosu panu. Proszę Państwa, jest wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Niemniej jednak jeszcze do głosu zgłosili się kolega Dziedzic. Ja sobie tu zapiszę. Kolega Dziedzic. Kolega Wojnarski. A ja to ten sam wniosek. A czyli się wycofujesz? Tak. Kolega Rojewski. Rojewski i jeszcze Stasiu Marczek, tak? Nie. Czy ktoś jeszcze się tu i tam widziałem jedną rękę, ale nie, dwie osoby. Czyli proszę Państwa, tym dwóm panom jeszcze udzielę głosu, jeżeli przyjmiemy wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny kolegi Rajskiego o zamknięcie dyskusji. Kto jest za?
No to będę liczył, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu. Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęliśmy wniosek formalny, czyli w tym momencie jeszcze głosu udzielam. W kolejności panu Dziedzicowi i panu Rojewskiemu i będziemy jakoś podsumowywali tą naszą dyskusję. Poprzez głosowanie oczywiście. Pan Dziedzic, bardzo proszę. Ja mam taką nadzieję, że przegłosujemy w jakiejś formie naszą uchwałę. Mam nadzieję, że radni miasta w pewnym stopniu skorzystają z naszej podpowiedzi. No, tutaj, że tak powiem, temat jest naprawdę dosyć gorący i mam nadzieję, jeszcze raz podkreślę, że mam nadzieję, że radni skorzystają z tej naszej podpowiedzi. No, przypuszczam, że tych uwag z dzielnic, no jest 18 dzielnic, będzie naprawdę w formie być może uchwał czy opinii związanych z tymi konsultacjami dużo. I być może, że radni wyciągną jeszcze jakieś następne wnioski płynące, powiedzmy, z tej dyskusji. I oby owocem tego wszystkiego stało się podjęcie jakiejś naprawdę sensownej decyzji na temat tego handlu. Dziękuję. Dziękuję. Kolega Rojewski, bardzo proszę. Proszę Państwa, tak się przysłuchiwałem wszystkim tutaj koleżankom i kolegom radnym i odnoszę wrażenie, że poszliśmy chyba wszyscy zbytnio w jakieś takie zarzucanie sobie, bo mi to troszkę przypomina, zaczęło dzisiaj to przypominać nasz kochany Sejm. Ja Państwu tylko pragnę przypomnieć, że nasza, jaka by treść była uchwały, wyjdzie z zarządu Rady Dzielnicy, to będzie tylko opiniotwórcza. Natomiast ja, jako personalnie ja, nie podejmę się reprezentowania wszystkich interesariuszy odnośnie tego, bo każdy w swoim sumieniu to powinien przeanalizować, to jest raz, bo jeżeli nie mam ochoty, to nie idę, natomiast też jestem za tym, bo mnie zaczyna wkurzać to, że moja młodzież dorastająca, częściowo już dorosła, zrobiła sobie zamiast w niedzielę, jeżeli mamy gdzieś jechać, to tak jakby swoisty obowiązek kultywowanie, że muszą jechać do galerii. To mi się bardzo nie podoba i się czasami zastanawiam, w jaki sposób to ograniczyć. Natomiast paragraf jeszcze mam tutaj do projektu uchwały. Proszę Państwa, kuriozum by było, gdyby wprowadzono paragraf drugi godziny czasu do godziny 12 w niedzielę. Na ile ci ludzie tam mają być, znaczy godziny do pracy? Jak sobie przypominacie, to są czynne od godziny 9, 10. Czy to ma jakikolwiek sens? To nie nasza głowa w tym. No właśnie, ale mi za bardzo to się, proszę Państwa, nie podoba i powiem szczerze, mam mieszane uczucia, czy głosować tak, czy głosować nie, ale jeszcze mam chwilę czasu i muszę to w swoim sumieniu ten i proponuję każdemu, żeby to w swoim sumieniu rozstrzygnął i podjął odpowiednią decyzję. Dziękuję. Krótkie pytanie tylko. Ja tak nie, jak przypominam, że już żeśmy skończyli dyskusję. Przepraszam, ja tylko chcę powiedzieć i mam taką nadzieję, że w każdej uchwale, w każdej, którą Rada Dzielnicy podejmuje, Państwo radni głosują zgodnie ze swoim sumieniem, nie tylko w przypadku tej uchwały. Szanowni Państwo, w toku dyskusji były dwa wnioski. Najpierw poddam pod dyskusję wniosek najdalej idący kolegi Kawy, aby... Nie był najdalej. Najdalej, przepraszam bardzo, tym razem ja prowadzę. Najdalej dla mnie idącym wnioskiem był taki, żeby w Wielki Piątek był handel bez ograniczeń. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, żeby w Wielki Piątek handel był bez ograniczeń? Nie ma dyskusji. Ale można ewentualnie, Panie Przewodniczący, nie dokładnie słowo, bo myśmy na Komisji Bezpieczeństwa właśnie dyskutowali na temat Wielkiego Piątku, jeżeli chodzi o Urząd Miasta Krakowa, to powiem. Zamianę? Na sobotę. Słuchajcie, i dlatego pochodną tego jest właśnie zamiana Wielkiego Piątku na... Następna uchwała. Właśnie następna uchwała. Ale proszę Państwa, uchwała jest opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa. Proszę Państwa, doskonale wiem, co poddaję Państwu pod głosowanie, więc w związku z powyższym dwa głosowania, które teraz będą, nazwijmy to, pomocnicze,
zanim przystąpimy do głosowania całego projektu uchwały. Najpierw musimy przegłosować poprawki zgłoszone przez pana radnego Kawę i przez pana radnego Zdziebkę. A po przegłosowaniu tych poprawek to poddam pod głosowanie uchwałę o treści, która będzie wynikała z przegłosowania tych dwóch poprawek. I już 19 lat prowadzę tutaj, to mniej więcej wiem, co mówię. Proszę Państwa, kto jeszcze raz podaje pod głosowanie autopoprawkę kolegi radnego Kawy o tym, żeby Wielki Piątek handel odbywał się bez ograniczeń. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, co będzie skutkowało w momencie przyjęcia wykreśleniem w paragrafie pierwszym zapisu, że Wielki Piątek handel tylko do godziny 12. Czy wszyscy Państwo rozumieją, nad czym głosujemy? Widzę, że nie ma żadnych zapytań. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki kolegi Kary? Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery. I kto wstrzymał się od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery głosy wstrzymujące się. Ja nie brałem udziału w głosowaniu i w związku z tym zaraz musimy podsumować. 12. 11 osób za przyjęciem, żeby w Wielki Piątek handel odbywał się bez ograniczeń, 4 głosy przeciw, 4 głosy wstrzymały się od głosowania, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. To mamy 19, 20. A jest nas 20. A jest nas 20. Jest. 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 Są. 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 Jest. Marcin jest. Danusia jest. Wszyscy są. Więc w związku z tym musimy dokonać reasumpcji głosowania, bo ja się nie brałem udziału w głosowaniu, ale to jeden. Czyli 12, przepraszam, 12 za. 12, 4, 4, czyli autopoprawka kolegi Kawy została przyjęta, czyli wykreślamy Wielki Piątek do godziny 12, czyli Wielki Piątek bez ograniczeń. Teraz mamy drugą autopoprawkę kolegi Zdziebki, aby w niedzielę obowiązywał również zakaz handlu do godziny 12. Czy dobrze to sformułowałem, kolego? Bo tak. Nie, do godziny, tylko do godziny 12. W związku z tym, kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki kolegi Zdziebki, proszę o podniesienie ręki. To widzę, że tu będzie większość, to będę głosował, kto jest przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał od głosu? Raz, dwa, trzy głosy. Ja nie biorę udziału w głosowaniu. Czyli w związku z tym 9 głosów jest za, 5 jest przeciw, 3 wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Czyli proszę Państwa, teraz nie będę ogłaszał przerwy na przygotowanie projektu uchwały, tylko ja Państwu podam. W związku z tym w paragrafie pierwszym, proszę sobie nanieść, wszyscy mają projekt uchwał, wigilię, ograniczenie w sposób następujący: wigilię do godziny 12 i w niedzielę do godziny 12. Natomiast w paragrafie drugim zaopiniować negatywnie ograniczenie czasu handlu detalicznego w Wielki Piątek do godziny 12.